Nasza konferencja przebiega również w ten sposób, że staramy się w jakiś sposób zdiagnozować współczesną sytuację edukacyjną, ale przede wszystkim chcemy ukazać pozytywne programy czy pozytywne sposoby realizowania i wychowania człowieka. We wszystkich naszych, oprócz tego pierwszego diagnostycznego, jeszcze raz powtarzam, wprowadzenia w problematykę, będziemy starali się Państwu pokazać, w jaki sposób dobrze wychować dziecko, w jaki sposób dobrze formować człowieka. Mamy dosyć trudną sytuację, wracam do pierwszego punktu, bo mamy w naszej tradycji, w naszych sercach właściwie, trzeba byłoby powiedzieć, pozytywną konotację słowa szkoła. Szkoła jest dobrem kultury, jest dobrem narodowym, jest dobrem wspólnym nas wszystkich. Gdy patrzymy w historię, to szkoła w historii Polski, no, wyjmując ten czas komunistyczny, była zawsze tym miejscem, w którym umacnialiśmy się w wierze i umacnialiśmy się w wartościach czy w tradycji narodowej. Cenimy szkołę i cenimy sam sposób przekazywania wiedzy za systematyczność, za dostępność, za jednolitość. Można by powiedzieć tak, szkoła powstała, i gdyby tutaj wyrazić to pewnym językiem psychologicznym, żeby odpowiedzieć na wielorakie potrzeby rozwojowe dziecka. Było tak, że ma zapewnić optymalne warunki rozwoju dziecka, ma zaspokoić potrzeby biologiczne, psychiczne, społeczne, duchowe, ma wzbogacić potrzeby przez rozwijanie zainteresowań, ma zapewnić uczniom możliwość indywidualnego rozwoju. To są wszystko, można byłoby powiedzieć, założenia, które odnajdziemy w podstawach i w podstawach programowych naszych szkół czy naszego systemu oświaty. Problem w tym, że jest olbrzymi rozdźwięk pomiędzy treściami jeszcze zawartymi właśnie w podstawie programowej, a rzeczywistością współczesną. Nowa pani minister, nie zdążywszy jeszcze objąć posady, zdążyła już obrazić Boga, nauczycieli, dzieci i rodziców swoimi wypowiedziami. I to jest coś niezwykłego, dlatego że ona uważa, że jest sługą edukacji, a nie sługą ludzi. Nie sługą rodziców, nie sługą Pana Boga, nie sługą dzieci, tylko sługą edukacji. Żeby w jakiś sposób zdiagnozować i skupić się na dwóch głównych punktach tego, co się dzieje we współczesnym systemie oświatowym polskim, zacznę może od takiego dowcipu, który Państwo słyszeli, ale który obrazuje pewną przemianę i który nam uwidoczni owe zmiany, które się podskórnie dzieją w polskim systemie oświaty i na które musimy zareagować. Mianowicie krąży taki dowcip o tym, jak zmieniają się wymagania z matematyki w konkretnych latach. Mianowicie tak, zadanie z początku lat 90. Rolnik miał 3 hektary, z jednego zebrał 40 kwintali pszenicy. Każdy kwintal był wart 3,5 tysiąca, ile zarobi w sumie rolnik. No, obliczymy. Zadanie z roku 2000. Jeżeli rolnik zasieje pszenicę, zarobi 10 tysięcy złotych, jeżeli kukurydzę 9 tysięcy złotych, co mu się bardziej opłaca. Zadanie z roku 2010. Jeżeli rolnik zrezygnuje z uprawy, z unijnej dotacji, otrzyma 11 tysięcy złotych. Opisz korzyści unijnego programu rolnego. Zadanie z roku 2011. Rolnik mieszka na wsi, pokoloruj rolnika, wklej rolnika, wskaż w komputerze obrazek rolnika. Zadanie z roku 2013. Rolnik to osobnik wiejski, ubierz go w sukienkę. Proszę Państwa, Z jednej strony chciałem tu Państwu pokazać, w jaki sposób zmieniają się wymagania egzaminacyjne. One mają tutaj dwa, można by powiedzieć, dwa wektory.
Jeden to jest dopasowywanie wymagań, i za chwilę o tym dopowiem, proszę Państwa, do tego, żeby określona ilość uczniów zdała egzamin. A drugie to jest oczywiście przenikanie pewnych ideologii, które wchodzą do treści nauczania i można byłoby powiedzieć, te ideologie są kreowane przez czynniki zewnętrzne w stosunku do Polski, a którym polski system oświaty podlega. Myślę, że pani minister in nomine, nominowana do tego urzędu, doskonale wyczuła, że ona nie reprezentuje Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dlaczego? Jeszcze raz powtarzam, dwa elementy, które są tutaj ważne. Jeden to jest element techniczny, który wprowadzono w polskiej szkole, a mianowicie ten, który sprowadza się do sprawdzania wiedzy za pomocą testów, a drugi to jest element, jeszcze raz powtarzam, treści ideowych, które zaczynają w polskiej szkole dominować i przed którymi nie ma obrony, tak jak to tu już dzisiaj było powiedziane, ani ze strony urzędników, czyli ministerstwa, kuratoriów i co najgroźniejsze, również nauczycieli. Pierwszy element to są te testy, prawda? W polskiej szkole wprowadzono nauczanie mierzone za pomocą testów. Te testy są międzynarodowe, one są wprowadzane przez Unię Europejską i urzędników OECD, aby kontrolować za ich pomocą wydatki na oświatę. To ma wymiar ekonomiczny. Chodzi o to, że oświata podlega ekonomii i w związku z tym można byłoby powiedzieć tak, polscy pedagodzy, którzy układają testy, zawsze starają się zrobić tak, żeby na maturze bądź na egzaminie gimnazjalnym wynik przekroczył 80%. To nie jest dopasowywanie do wiedzy ucznia, tylko jest dopasowywanie wiedzy do osiągniętego wskaźnika po to, żeby oczywiście jak w chińskiej fabryce było taniej i więcej, prawda? Było taniej i więcej. Jest tu dalszy aspekt, proszę Państwa, również taki, że oświata stała się pewnym, można by powiedzieć, tortem politycznym. I nie chodzi tylko o pewne rozdawnictwo stanowisk i nie tylko, można było powiedzieć, o pracę dla swoich, ale także o manipulacje wyborcze. Również trzeba byłoby powiedzieć, proszę Państwa, że z jednej strony jest tak, że można by powiedzieć etatyzacja na górze, a prywatyzacja na dole. Jeżeli spojrzymy na rynek podręczników i to, w jaki sposób te podręczniki są wprowadzane i rodzice obarczani kosztami tych podręczników, to są ogromne, można byłoby powiedzieć, pieniądze, a treści w tych podręcznikach są absolutnie skandaliczne. Zajrzałem do tych podręczników, ksiądz Łukasz wspomniał, to są podręczniki wyjałowione z tradycji, z Boga, z rodziny. One mówią najczęściej o nazwach pustych, o nazwach mitycznych, o przyrodzie, która jest spersonifikowana i która staje się tam ideologicznym bóstwem. I trzeba byłoby powiedzieć tak, nie ma wsparcia w tym, można by powiedzieć, obsuwaniu się systemu oświaty w złu, w tej nijakości, dlatego że również, proszę Państwa, nauczyciele przestali bronić tego, czego uczą. To jest tak, że jak spojrzymy na problem przedszkolaków, to Związek Nauczycielstwa Polskiego broni tej reformy tylko dlatego, żeby nauczyciele mieli miejsca pracy, a nie chodzi wcale o dobro dziecka. Nie istnieje w polskim systemie oświaty takie sformułowanie jak dobro dziecka. Jak podaję, proszę Państwa, tu się powołam na bardzo duży autorytet, Bogusław Śliwerski w takim wywiadzie z maja tego roku, on pisze wprost, Brukseli nie zależy na mądrych Polakach, tylko na efektywnym produkowaniu taniej siły roboczej na naszym kontynencie. Warto to zapamiętać, proszę Państwa, jako myśl przewodnią dzisiejszej konferencji. Brukseli nie zależy na mądrych Polakach. Spróbujemy dotrzeć do tego jeszcze, dlaczego nie zależy Brukseli na mądrych Polakach.
Ale profesor Śliwerski pisze dalej. Nastąpiło zniewolenie nauczycieli. Ministerstwo określa program, a nauczyciel go ma wyprodukować. Pisze bardzo ostro. Kuratoria stały się tylko policją wewnętrzną ministerstwa. Podaje również bardzo niedobre czy bardzo trudne dane na temat nauczycieli. Bo kto uczy? Z badań specjalistów od higieny pracy zawodowej wynika, że około 30% nauczycieli w ogóle nie powinno pracować w zawodzie, bo to są ludzie wypaleni, toksyczni dla siebie i uczniów, a kolejne 25% to przeciętniacy na granicy wypalenia. Nie mają wsparcia, chcą tylko przetrwać. I ci nauczyciele, jak pisze, czy jak mówi profesor Bogusław Śliwerski, będą uczyć wszystkiego. Wszystkiego. U nas klasa, mówi dalej, jest jak cela, a nauczyciel jak klawisz. Młodym ludziom proponuje się dziś wiedzę typu instant. Skondensowaną, która pozwala przebrnąć przez testy. Kształcimy coraz większą liczbę osób, które podatne są na różne techniki manipulacyjne. Nie kształcimy krytycyzmu ani świadomości. Nie kształcimy ludzi mądrych. Wypuszczamy pokolenia nastawione zadaniowo, egoistycznie, unikające zagrożeń. I można by powiedzieć piękne programy, a z drugiej strony rzeczywistość, która zdiagnozowana przez pana profesora Bogusława Śliwerskiego jest rzeczywistością dramatyczną. Nasze prawo jest w kwestii naszego programu nieistotne dla unijnych decydentów. Oni za pomocą testów wprowadzają sprawdzian własnych wymogów efektywności czy wiedzy. Gdy Edmund Witbord był przez kilka miesięcy ministrem edukacji, dopiero w kilka lat później przyznał, że taki system oświaty jak nasz będzie podporządkowany instrumentalnie interesom polityków i nie ma znaczenia, jakiej opcji będą to politycy. To wszystko jest groźne z powodu naszej przyszłości. W Polsce niszczy się tkankę społeczną, szerzy się partyjniactwo i jak mówi bardzo mocno profesor Śliwerski, idziemy w kierunku autorytaryzmu. Naturalnie rzecz biorąc, mamy niskiej jakości państwo i słabo rozwinięte społeczeństwo, dlatego że, proszę popatrzeć, kogo kształcimy. I to jest jeden aspekt, który doprowadza do tego, że poziom oświaty jest poziomem sterowanym politycznie i podporządkowanym polityce. A drugi element, który chciałbym powiedzieć, i on jest znacznie groźniejszy, to jest również to, że za pomocą tych zewnętrznych czynników sprawczych, jakim jest Unia Europejska albo Organizacja Narodów Zjednoczonych, wprowadzane są nowe trendy ideowe do polskiego szkolnictwa, któremu, proszę popatrzeć, nikt się nie przeciwstawia. Ja nie znalazłem albo nie słyszałem, ale może mogę to powiedzieć w sposób złośliwy, proszę państwa, żeby protest państwa Elbanowski popierali nauczyciele albo jakiś dyrektor się wypowiedział, że on też jest za, żeby nie przyjmować sześciolatków do szkoły ze względu na dobro dziecka. Wręcz przeciwnie, wszyscy dyrektorzy i raczej nauczyciele byli zachwyceni. My jesteśmy na pewno przygotowani do tego, żeby dzieci przyjąć. Ale ja mówię o tym, proszę państwa, co spotkamy również w naszych szkołach, bo w wielu szkołach są napisy edukacja globalna, jakieś plakaty. Niedawno byłem w szkole w Łomiankach, również znalazłem na korytarzu edukacja globalna, nasza przyszłość. Edukacja globalna przez Radę Europy jest sformułowana w następujący sposób. Bardzo pięknie, ale też bardzo okrągło. Edukacja globalna to jest edukacja, która otwiera ludziom oczy i umysły na świat, jakby do tej pory nie było otwarte, oraz uświadamia o konieczności podejmowania działań na rzecz dążenia do większej sprawiedliwości, równości
i zagwarantowania praw człowieka dla wszystkich. Co to oznacza, proszę Państwa? Odnowiona edukacja globalna, bo polskie ministerstwo zamieniło ośrodki doskonalenia nauczycieli na ośrodki rozwoju edukacji, żeby było jasne, proszę Państwa. Edukacja rozwojowa bądź edukacja globalna to są synonimy. I my, można by powiedzieć, w tej chwili, czy polskie ministerstwo, jeżeli to jest w cudzysłowie, proszę Państwa, pytanie, czy to jest polskie ministerstwo, chyba tylko z języka, prawda? Odnowiona edukacja globalna ma zapewnić wszechstronny rozwój i socjalizację. Przede wszystkim przez podniesienie poziomu życia. I tutaj jest uwaga, proszę Państwa, bardzo mocna. Ja chciałbym na to zwrócić uwagę, ja już to parę razy mówiłem, ale Państwo sobie zapamiętają. Jest cały nacisk skierowany na edukację dziewcząt po to, żeby ograniczyć wzrost demograficzny. Ma zlikwidować edukacja globalna, ma zlikwidować państwa oparte na narodzie przez decentralizację oświaty. Edukacja ma się przyczynić do zwartości społecznej przez niewykluczenie nikogo. Otwarcie na inne wartości kulturowe w duchu tolerancji ma głosić prawo do różnicy. I teraz należy odrzucić abstrakcyjny uniwersalizm i wprowadzić relatywizm odniesiony do własnej kultury. Należy reinterpretować przeszłość. Państwo mają w tej chwili przykłady reinterpretacji przeszłości w Niemczech i pojawia się oczywiście reinterpretacja przeszłości w Polsce. Nic dobrego w historii Polski nie było, proszę Państwa. Wszystko było złe. Szkoła ma wyjaśnić genezę różnych ideologii. Cytat, proszę Państwa. Nie ma prawdy, lecz jest świat różnych ideologii. W szkole globalnej nie ma miejsca na politykę i religię, co doskonale pani Kluzik-Rostkowska powiedziała, żadnej matury z religii. Szkoła ma ułatwić uczniom świadome konstruowanie własnego systemu wartości i otwartego umysłu. Każdy człowiek ma decydować o swoim losie, a szkoła go ma wyposażyć w to. Jeżeli wartości szkolne są sprzeczne, uwaga, z wartościami rodzinnymi, to tutaj jest też recepta. Należy reedukować rodziny i wprowadzić do życia szkolnego jak najwięcej elementów życia rodzinnego. Jak na przykład posiłki, wspólne obiady, prawda? We wprowadzeniu celów edukacji globalnej należy zaktywizować wielu partnerów z organizacji międzynarodowych i międzyrządowych. Ze świata przemysłu i biznesu. I w związku z tym, proszę Państwa, wprowadzono to i na konferencjach międzynarodowych również. Zmienia się słownictwo. Orwell się kłania, proszę Państwa, następuje zmiana rzeczywistości przez zmianę słów. Wypiera się wszystkie normalne słowa, tak jak mówię, w polskich podręcznikach Państwo znajdą słowa między innymi, prawda, jak globalizacja z ludzką twarzą, światowe obywatelstwo, zrównoważony rozwój, partnerstwo, społeczeństwo obywatelskie, nie będę tego cytował, zniknęły. Prawda, miłość, miłosierdzie, mąż, żona, dziecko, małżonkowie, rodzice, ojciec, matka znikają. Wyczyszcza się. Podręczniki nie mają tych słów. Nie istnieją. Czystość, dziewictwo, skromność, przyzwoitość? Absolutnie nie ma takich. Osiągnięcie jakości nowego kształcenia, proszę Państwa, jest zaprogramowane. To jest rozbite na 5 etapów i to można odczytać w książce pod tytułem Edukacja i jest w niej skarb ukryty. I pierwsze, proszę Państwa, ocena. Pierwszy etap polega na ocenie społecznego i etycznego bagażu, z którym dziecko przychodzi do szkoły i który wynosi z okresu swojego wczesnego dzieciństwa. Czy dziecko, przychodząc do szkoły, ma już pewne doświadczenie naznaczone na przykład wrażliwością na kwestie płci? Pytanie, proszę Państwa. W jaki sposób język i wartości jego rodziny różnią się od języka i wartości wychowawców? I co zdaniem agentów zmian społecznych wymaga poprawy? Państwo teraz wiedzą, dlaczego w przedszkolach wprowadza się
zróżnicowanie płciowe, czy tam edukację kulturową, czy nie wiadomo co, proszę Państwa. Dziecko z Rybnika, bo to jest wiadomość news, proszę Państwa, przychodzi do domu i pyta się, tatusiu, dlaczego nie masz w szafie sukienek, prawda? Jakim prawem? Sprzyjające środowisko, to jest drugi etap. Środowisko szkolne zapewniające jakość kształcenia musi sprzyjać przekształceniu świadomości. Uwaga, musi być przyjemne, opiekuńcze, higieniczne, zdrowe. Musi zapewniać usługi z zakresu higieny i zdrowia, szczególnie, podkreślam, zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Szkoła musi promować zdrowie fizyczne, psychospołeczne i emocjonalne zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Po trzecie, zmiana programu nauczania, która obejmuje rozwijanie umiejętności życiowych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na edukację dziewcząt. Chodzi o to, żeby te dziewczęta miały prawo do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Na koniec, piąte, weryfikacja. Na koniec wyniki szkolne muszą podlegać ocenie nie tylko pod względem ich obiektywnej wiedzy, ale również ich umiejętności życiowej oraz postaw lub ich pozytywnego uczestnictwa w życiu społecznym. I teraz uwaga, aspekty te powinny być oceniane w świetle krajowych celów edukacyjnych, które, jak Państwu pokazałem, są narzucone z góry, a nie są naszym programem, które powstają z kolei przy współudziale organizacji międzynarodowych oraz ich partnerów. Jeżeli chodzi o tą edukację dziewcząt, to chodzi o wzmocnienie pozycji kobiet, poznanie środków ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, niechcianą ciążą, zmniejszenie śmiertelności matek, obniżenie wskaźnika płodności. Edukacja dziewczynek nie uwzględnia ich osobowego rozwoju, tak jakby kobieta miała być zasadniczo przyporządkowana realizacji celów globalnych. I to jest, proszę Państwa, tło, dlaczego myśmy tutaj wystąpili z tą edukacją domową. Bo oczywiście edukacja domowa, proszę Państwa, jest z jednej strony ratunkiem dla osób, dla dzieci, prawda? Ratunkiem dla społeczeństwa i ratunkiem dla świata. Tak naprawdę, proszę Państwa, zwłaszcza jeszcze trzeba byłoby powiedzieć, katolicka edukacja, katolickie wychowanie jest skarbem nad skarbami. O pozytywnym aspekcie zaczniemy mówić, to ja poproszę pana profesora, później pana profesora Krajskiego. Ja również jeszcze włączę się w coś pozytywnego. Na razie diagnoza, żebyśmy mieli tło, w którym występujemy. Dziękuję bardzo.